Cześć, witamy w After Art, najbardziej kulturalnym pośród programów alternatywnych i najbardziej alternatywnym pośród tych kulturalnych. A dzisiaj o obu tych rzeczach będzie naprawdę dużo, a co konkretnie? Dowiemy się, jak brzmi koniec lata. Poczytamy listy przez okrągłe okulary. Poszukamy miłości po praskiej stronie Wisły. Dowiemy się, czym jest ekoporno. Zapytamy, czego wstydzi się Pasikowski. A także odkryjemy życie Danuty W. Tęsknisz już za latem? Jeszcze nie. Zobacz, jaką mamy piękną pogodę. Lato się jeszcze nie skończyło. No tak, już niedługo ma spaść śnieg, ale wiesz, jeżeli tęsknisz za słońcem, wodą i leśnymi ścieżkami, a w tym momencie już odpłynęłaś myślami do tych pięknych chwil, to w tych wspomnieniach na pewno pomoże ci muzyka końca lata. Zespół o tak pięknej nazwie, sugestywnej, że można się rozmarzyć. Doświadczeń, dużych wspólnych, małych spraw. Proszę, nie rozchodźmy się na zawsze, nie. Wciąż pamiętam te wakacje, gdy... Koniec lata to taki specyficzny okres w roku. Liście żółkną, a wieczory stają się dłuższe i zimniejsze. Klimat sprzyja refleksji i wspominaniu niekoniecznie straconego czasu. Taki też jest zespół Muzyka Końca Lata. Niby zabawny, czasem rozrywkowy, ale zawsze z pewną nutą melancholii. Nie są bzdury, moja miła. Grupa gra od 2002 roku, w dorobku ma już 3 płyty, występy w całej Polsce, ale przede wszystkim oddaną rzeszę fanów. Czyli klimat retro plus bardzo fajne, smaczne, poetyckie teksty dające smaczną mieszankę. Mieszankę retro. Retro. Retro, czyli inspiracje Big Beatem, latami 70., czerwone gitary, to jest ich świat, ale myślę, że o tym najlepiej opowiedzą sami. No to posłuchajmy. Gramy muzykę rock'n'rollową, raczej taką melodyjną, prostą, a inspiracje czerpiemy no, z życia. Generalnie śpiewamy o tym, co mi się wydarza, o tym, co zaobserwuję, czyli nie jest to jakieś coś oryginalnego. Ja zawsze powoływałem się na taką trójcę, jeżeli chodzi o inspiracje. To był Robert Brylewski, Neil Young i Krzysztof Klęczon. Tych dwóch pierwszych jakoś tak może najmniej tam słychać, ale swego czasu jak dużo słuchałem i oni byli dla mnie bardzo mocną inspiracją w tworzeniu muzyki. No był taki okres też big beatowy w karierze tego zespołu, że miałem taką dwuletnią fascynację polską muzyką z lat 60. i naprawdę ostro szperałem w tym temacie. I to gdzieś tam też się przewija. Co ciekawe, estetyka proponowana przez członków MKL, wyśmiana i przez lata uznawana za synonim kiczu, ma teraz swój wielki comeback, a sam zespół jest niesamowicie popularny, ale za oceanem. Ale to jak to się stało? My ich nie znamy, oni są popularni za oceanem? No tak, dokładnie. Cudzysł chwalicie, swojego nie znacie. Czyli wziąłeś to, co ja chciałam powiedzieć. No to sprawdźmy. Dobra. Ja na lewo, ty na prawo, prosto nie. Zostaw uchylone drzwi. Chyba na początku wakacji zdarzyło się tak, że dotarła do nas informacja, że jesteśmy słuchani w Seattle i zachwaleni przez tamtejszego lokalnego prezentera Luka Burbanka, czy jakoś tak, w jego audycji Too Beautiful to Leave. No i okazało się, że jest dziewczyna pewna, która mieszka w okolicy Seattle, nazywa się Sara, która wysłała piosenkę Dokąd na ich konkurs na piosenkę wakacyjną, piosenkę lata. No i gdzieś to chwyciło. Nagle zaczęliśmy otrzymywać maile z Denver, z Los Angeles, jakoś od słuchaczy tego podcastu. Piosenka wzięła udział w konkursie i głosami fanów z Polski i z Ameryki zajęła pierwsze miejsce, zwyciężyła w tym konkursie na najlepszą piosenkę lata według podcastu TBTL. Pustym i dojrzałym jabłkiem z nasionami, jeszcze się nie damy, nie. Pozdrawiam widzów programu After Art. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dokąd to pójdziemy dziś?
że nie powinno się skracać włosów, ponieważ strzyżone rosną do wewnątrz głowy i spowalniają pracę mózgu. To ja już tam mam chyba same włosy. No ja się zgadzam z tą wypowiedzią. Powiedział ją pewien ekscentryk i poeta życia. Być może wiecie, o kim mowa. Przekonajmy się. Kim był John Lennon? John Lennon? Wokalistą Beatlesów. Who's John Lennon? Member of the Beatles. Beatles, Yoko Ono, tak? No. No, John Lennon był wokalistą Beatlesów. A co więcej, to nie wiem. He was killed by David Chapman. A skąd go znasz najbardziej? No, jak to skąd? Z jego piosenek. Aha, ja jestem tutaj, cześć. Nie wiem, z jego muzyki? Let It Be na przykład, albo Strawberry Fields. Co tam jeszcze? No dużo jest tych piosenek. To... Boże, chłopaki, nie mam czasu. Jak widać, niewiele wiemy o jednym z największych artystów drugiej połowy XX wieku, jakim był John Lennon. Tak, silnik zespołu The Beatles mówi do nas ze grobu. Pokazuje jakby swój świat. Spoglądamy na niego przez jego okrągłe okulary, czyli John Lennon i jego książka Listy. Po raz pierwszy wdowa po Johnie Lennonie, Yoko Ono, zgodziła się na opublikowanie korespondencji artysty. Zbiór zawiera niemal 300 listów oraz pocztówek opatrzonych komentarzem Huntera Davidsa, autora oficjalnej biografii Beatlesów, a prywatnie znajomego Johna Lennona. Fani Johna Lennona, nawet ci, którzy już dobrze znają jego twórczość, biografię, fakty z życia, to dowiedzą się, poznają jego proces twórczy jako artysty. Słowa były dla Lennona równie ważne co muzyka. Notował każdy pomysł, myśl, inspirację. Po papier sięgał zawsze, gdy miał potrzebę komunikacji z drugim człowiekiem. Listy, notatki, pocztówki pisał przez całe życie. Do przyjaciół, rodziny, kochanek oraz do fanów. Jego listy bywają zabawne, pouczające, zaangażowane, mądre, liryczne. Zawsze są niezwykle szczere i poruszające. Pozwalają nam ujrzeć Johna Lennona, jakiego wcześniej nie znaliśmy, jego prywatną, niezafałszowaną twarz. John Lennon, książka Listy, bardziej prywatna niż autobiografia, ponieważ zbiór prawie że 300 jego listów, różnych korespondencji, rysunków. Z okresu całego życia. Z okresu całego życia, poczynając od dzieciństwa, ułożone chronologicznie, pokazują nam całą barwność postaci, jaką był, jaką tworzył John Lennon. Czyli świat widziany przez okrągłe okulary Johna Lennona. Także tak, Excelka, słuchajcie, to będzie może nie spać. Dobra, John Lennon... Konkurs! Ekscentryk wielki, ekscentryk i egocentryk, ponieważ tak jak powiedziałeś, wszędzie się rysuje. Na każdym z listów widać jego, Yoko Ono. Z Johnem Lennonem mamy związany konkurs specjalnie dla was. Gdybyście na naszej stronie facebookowej napisali, co byście powiedzieli teraz Johnowi Lennonowi, gdybyście go spotkali. Co byście mu powiedzieli? Tak, do wygrania książka John Lennon Listy, a także... Koszulka. XL, można w niej spać. Bardzo ładne. Z powodzeniem. I takie fajne naklejki, które ja, znaczy naklejki, takie przyczepki, które mam akurat na sobie, które widać mniej lub bardziej. O, może tutaj będzie lepiej widać. Z tekstami Johna Lennona. Także piszcie, czekamy na wasze odpowiedzi, najbardziej kreatywne. Zostaną bardzo fajnie nagrodzone. Tak, polecamy. John Lennon, Johnem Lennonem. Na Johnie Lennonie muzyka się nie kończy. Powiedz, co jeszcze dzisiaj w programie. Dzisiaj w programie jeszcze dwie propozycje muzyczne, dwie płyty, które przygotowała dla nas Justyna. Justyna, co polecasz? Na początku Visions, autorstwa Grimes. Czym jest Grimes? Grimes to kanadyjska wokalistka grająca na klawiszach. Claire Butcher. A druga? A druga propozycja to Devotion, Jessie Ware, 27-letniej Brytyjki.
I dlaczego akurat te dwie wokalistki, te dwie płyty nam dzisiaj proponujesz? Dlatego, że obydwie wokalistki odwiedzą Warszawę i zagrają w klubie 1500 w listopadzie. 22 listopada i 16. Grimes to pseudonim artystyczny Kate Butcher, kanadyjskiej wokalistki, której ostatnia, a trzecia już w dorobku płyta Visions, zawiera trudne do zdefiniowania momentami ekscentryczne muzyczne eksperymenty. Z pewnością wyróżnia ją wokal, krążący gdzieś między kobiecą subtelnością, a dziewczęcą niewrasobliwością, na pewno uwodzi. Elegancja, klasa, wdzięk – to, co określa Jessie Ware, 27-letnia Brytyjka, która w Polsce odniosła już niemały sukces. Sławę zyskała po ostatnim openerze. Jej muzyka utrzymana jest w klimacie wyrafinowanego popu. To połączenie elementów soul, R&B, elektroniki. Jednym słowem określenie szablonowość do niej nie pasuje. Głos Jessie Ware jest niesamowity. Nastrojowe i pełne emocji melodie, przyozdobione prostymi, lecz bogatymi w treść słowami. Krążek Devotion to coś, co warto mieć na swojej półce. Jessie Ware wystąpi najpierw w Warszawie 16 listopada w 1500 oraz 17 listopada w Poznaniu. Przechodzimy do filmu. Spełniamy przedwyborczą obietnicę. W zeszłym odcinku mówiliśmy o tym, że w tym odcinku zapowiemy i porozmawiamy więcej na temat filmu Dzisiaj w Warszawie, jutro gdzieś w świecie. Dlatego porozmawiamy. To rozmawiajmy. A ja sprzątam Enona. Grzegorz Brzozowski, reżyser filmu Dzisiaj w Warszawie, jutro gdzieś w świecie. Witamy. Witam serdecznie. Na początek chyba najbardziej banalne pytanie, jakie mogę zadać, czyli o czym jest film? To jest najtrudniejsze pytanie, które już się zdarzało po kilku projekcjach. To jest opowieść o jednodniowym spotkaniu pary cudzoziemców w Warszawie. Stefan jest Belgiem, który spędzał tutaj swojego Erasmusa na slawistyce i odwiedziła go w tym czasie podróżniczka z Niemiec, couchsurferka Vera. Oboje mieli po 20 lat, oboje poznawali się w bardzo krótkim czasie i my ten czas próbowaliśmy uchwycić dokumentalnie i w dużym stopniu bazowaliśmy na takiej trasie, którą Stefan już miał przygotowaną. Vera nie była jego pierwszą goszczoną. On tutaj już wiele, nie tylko kobiet zresztą, oprowadzał przez Pragę i miał chociażby taką bardzo kultową swoją mapę pączkową. On uwielbiał zarażać swoją fascynacją do pączków warszawskich. I znajomość Pragi Stefana mnie przerosła. Znaczy ja mnóstwo tych miejsc zobaczyłem po raz pierwszy. No i to też jakby dodawało takiej spontaniczności. Byliśmy jeszcze na rzeźni praskiej chociażby. Ten flow może sprawił, że rzeczywiście jakby część sytuacji tak się wymyka w ogóle dokumentalnemu prawdopodobieństwu. Spontaniczność mówisz, czyli co jest właściwie tematem tego filmu? Czy jest to miasto, czy są to ludzie, a może relacje między nimi? Bardzo mi zależało na tym, żeby przyjrzeć się takiemu doświadczeniu, które jakoś jest mi bliskie i mam wrażenie, że więcej osób ma z nim do czynienia. Chodzi o relację, która jest bardzo krótkotrwała i która przez to bardzo nabiera dużej intensywności, ale równie dobrze może się łatwo skończyć i właściwie nie wiadomo, co ona znaczy wtedy. To jest jakiś taki paradoks, który wydaje mi się trochę bolesny też czasami. To znaczy, co to znaczy, że się z kimś super złapie porozumienie na żywo, kiedy po tygodniu on jest już na drugim końcu świata i jest mizerna szansa, że kiedykolwiek się z nim już zobaczy.
puentując, ja chciałam się jeszcze zapytać, gdzie możemy jeszcze zobaczyć ten film, czy możemy go gdzieś jeszcze zobaczyć kiedyś? Oczywiście, to wszystkie szczegóły zamieszczam na stronie filmu www.todayinwarsaw.pl oraz na profilu filmu na Facebooku Today in Warsaw, Tomorrow, Whatever. I szykuje się kilka pokazów w Warszawie w listopadzie, na pewno będzie to Wrzenie Świata, być może Polska Akademia Nauk, bo tam między innymi ten wątek mobilności spróbujemy jakoś naukowo też i opatrzeć. Natomiast no, to będzie kilka pokazów, mam nadzieję, że też na Pradze tej jesieni. Także zapraszam bardzo. Tak, to puentując, my również zapraszamy na dzisiaj w Warszawie, jutro gdzieś w świecie. Coś nowego w naszym programie, czyli propozycje filmowe Piotra Szygalskiego, a w nich? Fuck for Forest, czyli alternatywna propozycja na ciekawe spędzenie wieczoru. Ja byłem ciekawy, jak z tego wybrniesz. I will keep going and I hope you do the same. Of breaking walls and borders. Jest z nami Piotr Szygalski, dziennikarz filmowy, witamy. Fuck for Forest. O czym jest ten film? Trudno powiedzieć. Bardzo intensywnie zajawiany był ten film na festiwalu, który kilka miesięcy temu odbył się w Warszawie, Planet Doc Review. I sądząc z trailera, czyli z tej zapowiedzi, wszyscy sądzili, że głównym wątkiem będzie, zgodnie z tytułem filmu, rzeczywiście seks, który można sprzedawać w sieci i dzięki temu zarabiać pieniądze po to, żeby ratować lasy gdzieś w Ameryce Południowej. Właśnie Marczak mówił, że nie chciał z tego zrobić porno, bo jeśli ktoś chce obejrzeć porno, to może wejść po prostu na tą stronę, tylko chciał pokazać jakby styl życia i całą ideę, którą proponują ci ludzie, ta organizacja Fuck for Forest. I tak jak powiedziałeś, nie do końca to się udaje. Właśnie czy ten film trochę nie ośmiesza tej całej idei, bo na końcu dowiadujemy się, że cały szczytny cel okazuje się fiaskiem, tak? Nie udaje im się. Tak to wygląda, to jest rzeczywiście dla nich bardzo smutne. Oni zresztą po takiej podróży trwającej przez kilka dni, kiedy trafiają do grupy Indian, no, którzy już nie wyglądają jak Indianie, prawda? Chodzą, mają tam t-shirty, mają spodnie, mają jeansy na sobie, ale oni nie chcą ich pomocy, oni nie wiedzą, o co tym ludziom chodzi i tak naprawdę ta grupa potem się... Oni potem się spotkali, ponownie działają, ale w momencie, kiedy Marczak ich kręcił i był z nimi, to oni doszło do pewnej dezintegracji, bo okazało się, że być może zarabianie tych pieniędzy jest troszkę bez sensu. Czy to jest naprawdę taka szczytna idea, fuck for forest, czy po prostu fuck for fuck dla ludzi, którzy mają jakieś skłonności, jedno lubią i drugie, się pokazać? Jedno i drugie. Myślę, przyjemne, spożyteczne. Marczak mówi, że oni to lubią robić po prostu i że tak naprawdę głośno o nich się stało, kiedy na gdzieś, nie pamiętam w którym z krajów skandynawskich, wystąpili na scenie w trakcie koncertu. Zespół grał, no być może w tym momencie trochę ciszej, a ta główna aktywistka i jej partner przeżyli tam zbliżenie erotyczne. Absolutnie można było zrobić z jednej strony film pornograficzny, można było z drugiej strony zrobić film o naiwniakach. Marczak zrobił film o cały czas młodych ludziach, bo oni w tym momencie mają w okolicach 30. I naiwność jest jakby ich cechą wrodzoną, tak, też. Tak, zdecydowanie tak. Idealistyczne podejście. Tak, co zresztą bardzo dobrze widać w momencie, kiedy oni pojawiają się w Ameryce Południowej. Ale on zrobił po prostu film o grupie ludzi, którzy mają taki kompletnie alternatywny pomysł na życie. Może się podobać, może się nie podobać, możemy go uznać za głupi, naiwny. On się nim zaciekawił, on go absolutnie akceptuje. Ja myślę, że za głupi na pewno nie, bo też czytałam w jednym artykule, że oni zarabiają więcej niż Polska Akcja Humanitarna, która z założenia ma pomagać, a jednak nie wychodzi jej to na tyle, ile im może wychodzić poprzez właśnie budżet, który zgromadzili. Także no, głupie to nie jest, tylko w tym filmie nie do końca to się chyba udaje na samym końcu. To znaczy w ogóle się po prostu, to no, nawet nie chodzi o to, że w filmie się nie udało, im to się nie udaje. Film na razie pokazywany był tylko na warszawskim festiwalu filmowym, tam były 3 pokazy, tłumy ludzi od listopada w kinach i pewnie osoby, które się wybiorą. A to rzecz wyjątkowa, bo bardzo rzadko polski dokument trafia do normalnej kinowej dystrybucji, a nie jest pokazywany o 2-3 w nocy gdzieś w telewizji. Okej. Okay.
No to skorzystamy. Polecamy Fuck for Forest. Dobrze, film, no właśnie. To teraz było filmy. Coś przyjemnego, a teraz będzie coś cięższego. No właśnie, pierwszy od czasów Reichu film Pasikowskiego, być może najważniejszy, ale też na pewno najtrudniejszy. Bracie. Po co żeś przyjechał? Józef, po coś to wszystko? No mówię, że mi się w głowie pomieszało. Ale nie mogłem inaczej. Po latach za oceanem do rodzinnej wsi wraca Franek. Wraca nie do, jak przypuszczał, oazy spokoju, a do pola zażartego konfliktu, którego centralną postacią jest Józef, jego brat. Miejscowym nie podoba się, że Józef, aby uczcić ofiary dokonanego we wsi w czasach wojny pogromu, zaczyna gromadzić na swojej posesji stare żydowskie nagrobki. Film, który, jak podkreśla sam reżyser, wyrósł z głębokiego poczucia wstydu, jest próbą rozliczenia się z trudną historią i mimo, że słowo jedwabne nie pojawia się tam ani razu, to analogie no są raczej oczywiste. Czy jest to więc film antypolski? Nie kategoryzowałbym. Na pewno jednak obnaża nasze niechlubne cechy jak buta, zaściankowość czy wstyd przed trudną historią. Dlaczego Pasikowski zabrał się więc za taki temat? Być może, cytując inny z jego filmów, w imię zasad i tak dalej. Film, który bardzo głęboko osadzony jest właśnie w kontekście, w historii, która być może ciężarem też go przytłacza, ale poza wszystkim jest to na pewno dobra produkcja, bo Władysław Pasikowski, Paweł Edelman, no to współpraca tych dwóch panów jest znana w polskim kinie bardzo dobrze. Ale jego realizacja trwała bardzo długo. Scenariusz był już gotowy w 2005 roku, jednak wtedy podobno z powodów politycznych nie dostał dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. A stało się dopiero 2 lata temu. Bo dosyć kontrowersyjny temat porusza, ale ja może o coś innego cię zapytam, bo rozmawialiśmy wcześniej i powiedziałeś, że autor, reżyser jakby nie jest zadowolony z efektu finalnego, jaki uzyskał. Tak, Pasikowski, jak sam podkreśla, bardzo liczył na ten film, postawił sobie poprzeczkę bardzo wysoko i zapytany, czy jest do końca zadowolony z tego, co uzyskał, odpowiedział krótko nie. Tutaj w ogóle jest strasznie trudny temat i myślę, że jakby nie udźwignął tak ciężaru, nie wiem, czy to przed chwilą powiedziałeś, ale co to jest za film? To jest dramat historyczny? Historia dramatu? Nie jest to film historyczny, dramat historyczny, tylko historia dramatu, tak jak powiedziałeś. Bardzo ładnie to ubrałaś. Jest to na pewno zmierzenie się z trudną historią, z demonami przeszłości i pokazanie historii nie tylko od chwała bohaterom, ale także te ciemniejsze karty. Efekt tego tandemu Pasikowski-Edelman w filmie Pokłosie do zobaczenia już od 9 listopada w kinach. Skoro już weszliśmy na takie poważniejsze tematy i obracamy się w tematyce historii naszego narodu. Trudne. Może zetkniemy się teraz troszeczkę z żywą legendą, czyli Danuta W. Materiał przygotowała dla Was Justyna. Na deski warszawskiego Teatru Polonia wchodzi sztuka pod tytułem Danuta W. na podstawie książki Danuty Wałęsy Marzenia i Tajemnice. W roli tytułowej sama Krystyna Janda. Nie odnalazłam z panią Danutą wspólnych cech, jeżeli to tylko to, że jestem kobietą i chyba tak samo dumną i niezależną i Polką. Natomiast i że też wiem, co to jest macierzyństwo. Bardzo dokładnie wiem. Ale poza tym to nie o to chodziło. Chodzi o coś dużo więcej. To, co się stało tamtego wieczora, to jego pierwsze aresztowanie nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. Żadnego. Zabrali go, to go zabrali, pomyślałam. Reżyser Janusz Zaorski bardzo cieszy się z tego projektu, ponieważ pojawia się temat, który często powracał w jego filmach. Człowiek przeciętny wobec nieprzeciętnego wydarzenia. To jest opowieść o pewnym pokoleniu, które dojrzewało w PRL-u, biło się o wolność. I ona nie gra tu żadnego bohatera na barykadzie. Ona po prostu
na miarę swoich możliwości, ale najpierw mając na uwadze męża i dzieci, również brała udział w walce o wolność. Tym spektaklem powinien się zająć ktoś, kto bardzo dokładnie zna tę historię, dla którego historia pani Danuty jest też historią jego życia. Pan Janusz, jego biografia artystyczna i biografia w ogóle była związana z państwem, z domem państwa Wałęsów. Jest to już 8 monodram Krystyny Jandy, a monodram jest najtrudniejszą próbą sceny. Miejmy nadzieję, że aktorka jak zwykle nas zachwyci. To by było na tyle w dzisiejszym After Art. Przypominamy o konkursach. Do wygrania książka Johna Lennona, super koszulka i przepinki. A już teraz zapraszamy Was na następny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.